to, czym i jak karmią nas trójmiejscy restauratorzy, w dużej mierze waży się na targach gastronomicznych, takich jak na przykład Food to Go, które właśnie odbywają się w Gdańsku. Poza sprawdzonymi patentami znaleźliśmy tam kilka smaczków. A wśród nich kaszubski oscypek. To jest oscypek, tak zwany kaszubski, który jest wyrobiony z krowiego mleka tylko. Nasz tradycyjny, teraz taki swojsk wyprodukowany, jak nasze babcie robiły kiedyś. Każdy je chwali i każdemu smakuje. Jednak to nie krowi ser, a tabaka jest tym, z czego kaszuby słyną najbardziej. Czyli jak kaszuby, to tabaka. No to teraz muszę ją zażyć. Koniecznie trzeba zażyć, bo jak to spotykają, to muszę zażyć. Czy jakbym pieprz wąchnęła? Bo kaszubsku to jest mocno. Spragnieni słońca i wysokich temperatur z utęsknieniem oglądaliśmy maszyny do lodów. Naszą uwagę przykuła jedna z nich, samoobsługowa. Polega to na tym, że klient otrzymuje pusty kubek, podchodzi do urządzenia, naciska przycisk i dostaje po prostu gotowy produkt. Gotowy produkt, a nawet dwa, dostanie klient innej firmy, który zaopatrzy się w papier do pakowania żywności zadrukowany Trybuną Ludu. Wiemy, że dzisiaj nie tylko ważne jest to, co sprzedajemy, ale również to, w jaki sposób jest to opakowane. Wśród naszych pracowników pracują również ludzie, którzy pamiętają dawne czasy, kiedy jedzenie pakowało się w gazetę. I chcąc nawiązać do tego czasu, no, dla jednych wesołego, dla innych niezbyt ciekawego, stworzyliśmy papier pakowy zadrukowany w formie gazety. Na targach gastronomicznych nie zabrakło też pokazów oraz prezentacji rozmaitych produktów i urządzeń, które być może wkrótce pojawią się w trójmiejskich restauracjach.